Cześć wam, dzisiaj jest Wiz Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się The Thumper. Nie, Thumper, Sam Thumper. I to będzie dziwny odcinek, dlatego że nie słyszałem, jak ta gra brzmi. Ja to przed chwilą nagrywałem, ale jako że oglądają coś na telewizorze i nie bardzo miałem jak przeszkadzać, to zgodzili się na pozwolenie mi nagrania, jeżeli nie będę włączał audio. Więc nie wiem, jak ta gra brzmi, dopiero zaraz się dowiem, jeżeli będzie wystarczająco głośno ze słuchawek, które zrzuciłem na dół. Thumper jest kolejną z gierek, które pojawiły się na PlayStation 2. Do wzięcia za friko, więc witam was w serii, która zwie się PSX. Jest to seria o PlayStationowych gierkach, które gdzieś tam się pojawiają. Ostatnio w sumie głównie za friko jest tych tytułów kilka. Ratchet i Clank przeszedł wam koło nosa, jeżeli nie widzieliście moich wcześniejszych odcinków, bo był za friko do 1 kwietnia. Ale te tytuły, które teraz wymienię, są do złapania na chwilę obecną aż do 23 kwietnia, do bodajże 5 rano, więc macie troszkę czasu. Był odcinek z Abzu i Abzu był pierwszą gierką na tej liście, która za friko jest. Potem jest Astro Bot Rescue Mission i ten wymaga VR-a, żeby móc w to pograć, więc to nie udało mi się nagrać. Później był Enter the Gungeon, Moss VR również wymagany, Paper Beast VR wymagany, Res Infinite to była podobna gierka do tej, troszkę inny klimat, ale też takie psychodeliczne, latamy, strzelamy i nie wiadomo o co chodzi, więc tam VR jest zalecany, ale nie wymagany. Subnautica była parę dni temu i tam VR, no nie. The Witness był wczoraj i taka logiczna gierka późną nocą, to znaczy właściwie dzisiaj nagrywałem z waszej perspektywy, wczoraj tam nie wiem, jakaś druga była, jak ja to nagrywałem, byłem tak nieprzytomny, że masakra, ale było takie, zapaliła mi się lampka w głowie, że nie mam nic na rano na 10 i nie może być tak, żeby tylko Genshin był na kanale, bo Genshin to taka krótka seria będzie, nie, więc wiadomo, a więc... I Thumper jest ostatnią grą z tej listy. VR jest bardzo, bardzo wskazany, jak widzicie, ale jest niewymagany. Tutaj był moment, że zacząłem panikować, że nie bardzo wiem, co ja mam w tej grze zrobić, bo wydaje mi się, że tam w dźwięku coś by mi sugerowało, ale dopiero potem zauważyłem te jeżdżące takie kropki, w które mam trafić. O, bo patrzyłem na ten napis. Ten napis za bardzo zwracał moją uwagę, nie wiem dlaczego. I w sumie nie jestem pewny, o co w tej gierce chodzi, poza tym, że rytmicznie mam naciskać to, co oni ode mnie chcą i ewentualnie gałką lewo, prawo, jeżeli jest zakręt z przyciśnięciem X-a. Nie do końca podoba mi się gameplay tej gry, bardzo podoba mi się ona wizualnie, jak jest zrealizowana. W mojej głowie są jakieś połączenia z tymi Out of Body Experience, które były w Doktorze Strange'u może, troszkę z taką starą gierką z pierwszego PlayStation, Wipeout się nazywało. O matko, ile myśmy w to cieli, taka wyścigówka, gdzie się orzechy z czekolady poszły w strony głosowe. Tam się latało takim, to znaczy jeździło w sumie, bo to na, jakby na magnetycznych czy tam antygrawitacyjnych podach jakieś bolidy i się śmigało z takim laserkiem czy promieniem za naszego bolida i gierka była fantastyczna, było tu uczucie naprawdę pędu i szybkości. Więc nie wiem, dlaczego mi się mocno z tym skojarzyło, a ta gierka... mocny vibe też miałem ostatniej misji z ostatniej kampanii pierwszego Guild Warsa, jak się Skormir wbijało na Abaddona i tam jak Abaddon wychodził za tego całego, no, szliśmy się klepać z Abaddonem, nie? I nagle się okazuje, że Abaddon jest fragmentem mapy całym, takim wyjechanym w kosmos i to macki, ta paszcza wyjeżdżała. Tak mi się to skojarzyło od samego początku, zresztą jak tam dalej pograłem, to zobaczyłem, że nawet dość trafne skojarzenie, aczkolwiek nie ten typ gry, nie ten typ gameplayu w ogóle, ale wizualnie jest to bardzo przyjemne i w sumie jaka to jest, jakie to są dźwięki, bo na dobrą sprawę dalej nie słyszę, nie wiem, bo ściszyłem na tyle mocno, że nie wiem. Nie, nie ma jakichś takich. Myślałem, że będzie jakaś, nie wiem, transowa muzyka, czy coś takiego mega futurystycznego. Coś tam jest, ale znacznie łatwiej byłoby z muzyką, bo jest rytmicznie to. Okej, okay. No nie. Znacznie lepiej byłoby z dźwiękiem. Niestety złą grę wybrałem do negocjowania z rodziną. Czy mogę nagrać w tym momencie, czy mogę skorzystać ze sprzętu? No więc było trochę zamieszania. Ale naprawdę nie trafiłem z tytułem, jeżeli chodzi o wybór. Jeżeli chodzi o to, co w tej grze jest, o co w tej grze chodzi, to pojęcia nie mam. Zastanawiam się, jaka jest fabuła, czy my jesteśmy czymś w stylu wirusa, czy my walczymy z wirusem, co kamam? Czy to są jakieś, wiecie, Cthulhu, Cthulhu i inne lovecraftowe motywy, bo na dobrą sprawę można by to interpretować
a również w tym kierunku, ale jeżeli chodzi o gameplay, totalnie tego nie czuję. To znaczy, wizualnie efekty i to połączenie jest ekstra i to by było super do jakiegoś tripu, na przykład magów czy coś. Zresztą skojarzyło mi się z bardzo nieudaną książką, którą czytałem, ale tam ten trip, który magowie mieli, był świetny i... Ale to było pisane przez osobę, która miała, powinna pójść do psychoterapeuty, a nie pisać książki, więc ja. I mnóstwo różnych dziwnych skojarzeń mam, jeżeli chodzi o operowanie barwami w tej grze, jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o te motywy takie właśnie psychodeliczne, że coś jeździ, coś się łączy jedno w drugie i to się składa i przechodzimy przez jakieś bramy, za którymi zmienia się jakby rzeczywistość, w której jedziemy, to wszystko wygląda super. I podoba mi się, ale gameplay jest nijaki. Możliwe, że to jest gierka, która będzie zyskiwała okrutnie na VR-ze, aczkolwiek nie jestem pewny. Może musiałbym zagrać to na VR-ze, żeby zobaczyć, jak tam sterowanie jest zrealizowane. Bo ta poprzednia, o której gadaliśmy tam, nie wiem, dwa, trzy odcinki temu, Res Infinite, to grając na padzie czułem, że to nie jest robione z myślą o padzie i to powinno być robione na tym VR-ze i wtedy gameplay będzie taki przeskoczy ze słabego 3, no, ze słabego 4 na mocne 8. Jakaś taka moja interpretacja. A tutaj wydaje mi się, że... Bo to nie jest tak, że my tym bolidem próbujemy w tym się trzymać na tej płaszczyźnie i skręcamy, tylko my po prostu jedziemy po torach i skręcamy w momencie, kiedy tory są, żeby nie wyhamować, nie trzasnąć mocniej. Stąd też jest takie spojrzenie na to, że to nie do końca pad jest tutaj rzeczą, która jakby mi przeszkadzała w graniu, bardziej brak dźwięku w tym momencie, ale okej. Ale jak tak na to patrzę i tak sobie o tym pomyślę, to nie wydaje mi się, żeby VR i sterowanie na VR-ze mogło w jakiś taki kosmicznie mocny sposób poprawić tą gierkę. Tutaj był chyba większy zgon właśnie i kolejne przejście z tych przenikających się płaszczyzn i uznałem, że gierka wtedy wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Podoba mi się to, co widzę, ale to, co gram, to już niekoniecznie. Więc taka sytuacja. Czy ja jeszcze coś mądrego miałem do powiedzenia? Przed chwilą mi się coś skojarzyło w temacie. Nie. A, w ogóle przepraszam za jakość nagrania. Wciąż nagrywam po prostu z FATA PlayStation 4 i tym wbudowanym, więc dopóki sobie nie nabędę drogą kupna jakiejś nagrywarki, to PlayStation nowe odcinki będą się pojawiały tylko jak będą jakieś darmówki i tylko żeby wam przypomnieć, bo nic więcej w temacie do powiedzenia nie mam, bo nie mam nic do pokazania faktycznie. Prędzej jak sobie kupię Playa 5, to będę szpanował, ale nie śpieszy mi się też totalnie. Prędzej Xboxa bym złapał na chwilę obecną. Prędzej Xboxa bym złapał, bo podoba mi się to, co Xbox robi z tym swoim z tą swoją subskrypcją, tym odpowiednikiem PlayStation Plus, bo to, co PlayStation Plus robi, to jest pikuś w porównaniu do tego, co Xbox robi, więc taka sytuacja. A tutaj jest jaki jest. No dobra, ludziska, powoli zbliżamy się do końca, więc przypomnę wam tylko, że na dole w przypiętym komentarzu macie linki do wszystkich tych wymienionych tytułów, czyli Astro... Abzu. Takie pływanie pod wodą i tam zwiedzanie, coś w stylu Journey, coś w stylu Sky Children of Light. Było tych gierek, ostatnio wysypało tego sporo, że w sumie nie ma jakiegoś wybitnie mocnego zagrożenia, tylko przeżywacie przygodę i nie jest ona powiedziana wprost, nie jest ona opisana wprost i wasze przeżycia się liczą, więc ten klimat bardzo lubię, tego typu gierki, aczkolwiek gry dziejące się pod wodą to już nie jest mój klimat, dlatego też Abzu w najbliższym czasie raczej nie będę ruszał. Astro Bot Rescue Mission to tego nie testowałem, również link na dole w przypiętym komentarzu i... No co ja mogę powiedzieć, bez VR-a w to nie pogram. Enter the Gungeon i w tym momencie już widzicie, że to jest druga gierka z rzędu, która była dawana gdzieś tam w międzyczasie na Epiku, więc jeżeli łapaliście darmówki z Epika, to możecie również w nie popykać na PC-cie. MOS, VR wymagany, to tam się chyba tą wyższą grę, byłem bardzo zainteresowany gierką, no ale bez VR-a nie przetestuję. Paper Beast, również VR wymagany i tam jakoś umknęła, jakoś nawet nie zakodowałem co to. Res Infinite wydaje mi się, że bardzo podobne do tego, aczkolwiek brzydsze, ale znacznie bardziej rozbudowane gameplayowo, czułem tą różnicę i tam się bawiłem troszkę lepiej. A może nie było tak zachwycające właśnie w... O, tu miałem skojarzenie z akwaparkiem, jakbym poszedł do akwaparku, jak było to przejazd przez ten tunel. Ale niestety, bez VR-a się w pełni nie da odczuć zapewne i tego Thumpera i Res Infinite, ale Res Infinite gameplayowo na padzie mi się dużo bardziej podobał niż to. Subnautica, tam też akcja w większości dzieje się pod wodą i totalnie jestem na nie. To nie mój typ gry, że nie dość, że survival, że musimy przetrwać, to jeszcze pod wodą są jakieś pseudorekiny, bo to na innej planecie, więc no.
Tutaj kolejny zgonek i zaraz będzie chyba tą mordę widać, tego bossa, czy może przed chwilą było widać, nie patrzyłem na ten. The Witness, którego odcinek był wczoraj, jeżeli zaglądaliście, i The Witness mi się nie podoba ze względu na to, że po prostu mam foszka i nie bardzo, znaczy foszka. Jestem zmęczony grami i testami na inteligencję, więc mnie to nie bawi, przestało mnie to bawić dawno temu i nie widzę jakby radochy z tego, bardziej mnie bawi rozgryzanie fabuły czy jakichś elementów graficznych, tak jak tutaj, tu się dużo lepiej bawiłem niż w The Witness, chociaż The Witness jest również piękną grą wizualnie. I coś jeszcze powinienem powiedzieć w temacie? Thumper, ostatnia gierka z tej listy do 23 kwietnia 2021 jest do wzięcia za darmo, więc link na dole w przypiętym komentarzu, VR bardzo wskazany, aczkolwiek niewymagany, jak widać przełaziłem. Grałem 10-11 minut bez VR-a i dać się da. I to tyle, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, niech cebula będzie z wami, bo cebula teraz jest bardzo na propsie, więc widzimy się przy następnej okazji, którą zapewne, jeżeli chodzi o serię PSX-a, będzie... nie Until Dawn, jak się nazywa tamta gierka? Horizon Zero Dawn? Jakoś tak, no z tą rudą, z łukiem, z tymi cyborgo, tymi... Nie grałem jeszcze, potestuję. Do następnego i hej! Teraz po napisach był taki moment przez chwilę, że to wyglądało, jakby się dwie piramidy stykały i to wyglądało wizualnie bardzo fajnie. W ogóle ta gierka, poza tym co sterujemy tym żuczkiem, o jest ta morda, poza tym żuczkiem gierka podoba mi się wizualnie ekstra, ten żuczek jakiś taki, no nie czaję radochy z tego, ale who knows, takie tam, ja trafiłem tą gębę i zaraz dostanę baty. Wydaje mi się, że gry VR-owe mają jakiś taki... że szpanują wizualnie, ale gameplayowo nie ma o czym mówić. Jakieś takie wrażenie odniosłem po testowaniu dwóch.